Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Wyposażenie gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wentylacja to proces wymiany powietrza. Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomieszczenia zanieczyszczonego powietrza i doprowadzenie powietrza czystego. Rozróżnić możemy kilka rodzajów wentylacji: są to wentylacja ogólna, miejscowa, pożarowa oraz odciągi miejscowe. Przyjrzyjmy się bliżej wentylacji ogólnej. Dzieli się ona na wentylację naturalną i wentylację mechaniczną. Wentylacją naturalną nazywamy wymianę powietrza w pomieszczeniu na zasadzie ruchu powietrza wywołanego zjawiskami fizycznymi, różnicą temperatur, wiatrem. Wentylację naturalną stosuje się w pomieszczeniach, w których nie zachodzi wydzielanie szkodliwych gazów, a krotność wymiany powietrza jest stosunkowo niewielka. Wentylacja naturalna dzieli się na aerację, infiltrację, przewietrzenie oraz wentylację grawitacyjną. Aeracja jest wymianą powietrza poprzez specjalne otwory uzyskiwaną dzięki różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz zależnej od różnicy temperatury i siły wiatru. Te formy wentylacji stosuje się najczęściej w zakładach przemysłowych do odprowadzania nadmiernych zysków ciepła oraz części gazów i pyłów. Infiltracja polega na stałym napływie powietrza do pomieszczenia i jego odpływie na zewnątrz przez nieszczelne okna i drzwi. Procesy te zachodzą pod wpływem różnicy ciśnienia spowodowanej działaniem wiatru oraz różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Przewietrzanie polega na okresowym otwieraniu drzwi lub okien. Powoduje szybką wymianę powietrza, dlatego nazywana jest też wentylacją uderzeniową. Wentylacja grawitacyjna to wymiana powietrza wykorzystująca różnicę ciśnień pomiędzy przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy albo nieszczelności w obudowie budynku. Wentylacja mechaniczna jest to forma wentylacji, w której wymiana powietrza następuje za pomocą urządzeń mechanicznych, wentylatorów. Wyróżniamy w niej Wentylację wywiewną, wentylację nawiewną i wentylację nawiewno-wywiewną. Wentylacja wywiewna. Wentylatory wyciągowe, zasysając powietrze do kanałów wywiewnych, wytwarzają w pomieszczeniach podciśnienie, które powoduje napływ powietrza z zewnątrz. Wywiew jest więc mechaniczny, a nawiew naturalny. Wentylacja nawiewna w przeciwieństwie do wywiewnej zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych pomieszczeń. Nadmiar powietrza odpływa przez drzwi, okna, inne otwory i nieszczelności. Wentylacja nawiewno-wywiewna jest najskuteczniejszą formą wentylacji i staje się coraz bardziej powszechna. Stosowana jest w zakładach gastronomicznych w formie okapów i wyciągów zamontowanych nad źródłami ciepła, aby usunąć zanieczyszczenia i nie dopuścić do ich rozprzestrzeniania. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.